Dzień dobry. Dzisiaj będzie o tym, jak zmienić język na YouTubie. Padają takie pytania, jak zmienić język na YouTube. Ja się zastanawiam, czy to chodzi o to, jak zmienić język w trakcie oglądania filmu, czy ktoś chce po prostu oglądać filmy w swoim języku, czy też chodzi o publikację filmów i jak zmienić język tej publikacji i publikowanego filmu. Zacznijmy od tego, jak zmienić język, jak ogląda się jakiś film, tak? Jak mamy tutaj film jakikolwiek otworzony, ten akurat jest w języku angielskim. Nie będę go puszczać, bo tutaj będzie dźwięk leciał, ale tutaj albo dobrze puścimy, wyłączymy dźwięk, żeby nie było. Zobaczymy, czy on ma napisy, tak? Tutaj na dole, jak jest tabelka obsługi filmu, jest ikonka z napisami. Jeśli się kliknie na tą ikonę, to pojawiają się napisy. I można te napisy edytować nawet, zmienić sobie rodzaj czcionki i zobaczyć, czy ona jest odpowiednia dla nas. O, proszę bardzo, są napisy po angielsku. I teraz, jak możemy zobaczyć, czy są jeszcze napisy w innych językach? No to tutaj jest jeszcze taka ikonka ustawienia, takie koło zębate. I tu jest informacja o napisach. Jak się otworzy tą informację, tą strzałką, to można tutaj zobaczyć, czy są napisy w jakimś jeszcze innym języku niż angielskim. No akurat w przypadku tego filmu jest tylko język angielski. Można włączyć tłumaczenie automatyczne. Z językiem angielskim Google sobie dosyć dobrze radzi z tłumaczeniem angielskiego na inne języki, gorzej odwrotnie. Więc jeśli byśmy chcieli z polskiego w drugą stronę, to nie będzie tak łatwo, ale poszukajmy, czy w ogóle jest tutaj język polski wśród tych automatycznych tłumaczeń. To wszystko przeskakuje, bo oczywiście na żywo może ja zastopuję ten film, żeby było trochę łatwiej, nie będzie tak latać. Jeszcze raz wchodzimy w te napisy. Przetłumacz automatycznie. Poszukajmy jakiegoś języka, który byśmy chcieli. Jest polski, czy go nie ma tutaj? Zaraz zobaczymy. Jest polski. Dajemy automatyczne tłumaczenia na polski i zobaczymy, czy to coś nam da. No, czy to jest dobre tłumaczenie, czy to nie jest dobre tłumaczenie, to już jest kwestia dyskusyjna, ale tak można właśnie włączyć sobie tłumaczenie filmów na inny język. Natomiast jeśli mówimy o tym, jak publikować filmy w różnych językach, to jest na to kilka sposobów. Dlaczego warto publikować filmy w różnych językach? No, troszeczkę ze względu właśnie na zasięg. No zastanówmy się, jaki mamy potencjalny zasięg w języku polskim. Okej, 40 milionów, no dobra, część z tego to dzieci, nie każdy ogląda filmy w YouTubie i tak dalej, można liczyć, jaka jest ta dostępna publiczność. Wszystko też jeszcze zależy, na jaki temat publikujemy nasze filmy. Ale jeśli wybierzemy jakieś inne języki, bardziej popularne, to mamy szansę publikować nasze filmy na cały świat. I teraz, gdybyśmy decydowali, jaki język powinniśmy wybrać, żeby ten film miał największe szanse na popularność, no to stawiałabym na, nie wiem, jakiś chiński albo jakieś hinduskie odmiany, ale ponieważ to raczej z tłumaczeniami byłyby kłopoty, to jednym z bardziej popularnych języków na kuli ziemskiej jest hiszpański. Więc jeśli ktoś marzy o karierze youtubera, to powinien się zastanowić, czy nie dodawać do swoich filmów przynajmniej hiszpańskich napisów. No bo bardziej popularnym może i w niektórych dziedzinach zdecydowanie stosowanym językiem jest angielski. To też jest dużo większa publiczność niż język polski, bo językiem angielskim władają ludzie na całym świecie, niekoniecznie muszą być Anglikami czy Amerykaninami, żeby używać tego języka, więc warto dodawać angielskie napisy, jeśli ktoś ma taką możliwość. Jak to zrobić? Jest jeszcze oczywiście druga droga, nie tylko dodawać napisy, ale po prostu publikować od razu filmy w obcych językach. Jeśli się to robi, to należałoby właściwie, żeby nie było chaosu na naszym kanale, tworzyć dla każdego języka osobne playlisty.
Wtedy to ułatwia wyszukiwanie filmów, a także ułatwia zatrzymanie widza, który włada danym językiem w danej playliście. I to jest sposób, który stosują często też duże marki, żeby sortować swoje materiały, jeśli mają wszystko w jednym kanale. No a oczywiście zaleta trzymania wszystkiego w jednym kanale jest taka, że koncentrujemy ruch w tym kanale i mamy więcej wyświetleń, więcej godzin wyświetlonych, czyli to wszystko, co jest ważne w YouTubie, aby zarabiać na tym kanale z reklam chociażby. No więc przejdźmy teraz do części praktycznej, czyli jak to zrobić, jak dodać tytuły do swojego filmu. A zanim jeszcze przejdziemy do tej części praktycznej, to mam do Was prośbę. Jeśli podoba Wam się to, co robię, ale uważacie, że jest przydatne i chcecie z tego korzystać, to kliknijcie w taki guziczek po prawej stronie, o tutaj zaraz zademonstruję, jest taki guzik przy każdym kanale, tu subskrybuj, bardzo proszę przy oglądaniu filmów z mojego kanału kliknąć na ten guzik. Będziecie otrzymywać informacje o nowych filmach, mam nadzieję, że Wam się przydadzą, więc bardzo proszę klikać tutaj w guzik subskrybuj, to pomoże również mojemu kanałowi się rozwijać.